Witam serdecznie. Na tydzień do czytania z kart anielskich, na tydzień od 5 do 11 stycznia 2020. Ogromnie ważny tydzień i następny też będzie, i potem cały rok, ponieważ wiecie, wszystko, a wszystko jest energią. I to jest ważne, żeby zawsze o tym pamiętać. Więc to, jak myślimy, to, jak się czujemy, bardzo uzależnione jest od tego, jak planety są ustawione, czy mamy nów księżyca, czy mamy pełnię księżyca, czy mamy wręcz zaćmienia. My się zupełnie inaczej czujemy, bo jest inna energia. No i ten tydzień i kolejny mamy wyjątkowo silną energię. Ja poprosiłam anioły, bo to są karty anielskie, poprosiłam, by pokazały jedną główną, najważniejszą wiadomość na ten czas. I wyszła ósemka działania, bo ta czerwień dookoła to jest właśnie moc, siła, ale także w pełni działanie do przodu. No i także ta czakra korzenna, która ma ogromne znaczenie, jeśli chodzi o pełnię księżyca i zaćmienie księżyca w raku. Ósemka to karma bądź sukces. On maluje coś, co jest miłością, może przebaczeniem, bo jest ważne także, co maluje. Tak jakby właśnie było coś karmicznego, ale także i księżyc w raku. Rak to rodzina, dom, korzenie. Rak to także dotyk, kiedy widzicie, jak te osoby są położone w stosunku do siebie. To jest protekcja, czy czujesz się bezpiecznie, szczególnie emocjonalnie, w środowisku, w którym na przykład jesteś. Więc on pracuje, bo kocha pracować, maluje, bo kiedy kładzie się spać, jeszcze ciągle chciałby malować, rano wstaje, już rzuca się do malowania. I co maluje, to jest też ważne. Maluje przebaczenie. Emocjonalne powiązanie. I jeśli dostrzegacie tę wiązkę światła, która pada tutaj, jak oświecenie. Nagle ludzie stają się oświeceni, przebudzeni. Pobłogosławieni, więc no niesamowicie ciekawe to jest, bo są rzeczy, których ja wcześniej nawet nie zauważyłam. Jest wiele sposobów. Jest pędzel do tego, jest pędzel do czego innego, więc my mamy mnóstwo możliwości. A tutaj zauważyliście tę budowę, a więc czy teraz ta podstawa jest solidna? O to pyta Saturn. Bo wszystkie planety tu mamy, czy Saturn, czy Pluto, czy Merkury, Słońce, Jowisz i południowy węzeł w tę pełnię Księżyca. A południowy węzeł to jest to, od czego odchodzimy. My idziemy w stronę północnego węzła. To wszystko jest w koziorożcu. A więc czy ta struktura, budowa, na czym stoisz, jest solidna? Bo jeżeli to wszystko by było byle jakie, to by się zawaliło pod nim. No i tak może właśnie być. Więc to jest cudowna metafora na to wszystko, co może się dziać wokół pełni księżyca, zaćmienia księżyca w raku, w prawie, bez kilku minut, 20 stopniach w roku 2020. I to jest 10 stycznia. Dwie jedynki, coś jak 11:22. Więc czy jesteś mistrzem i dążysz do tego, by być jak mistrz w swoim życiu,
czy też nie. I będzie czwórka. Ale o tym już mówiłam w poprzednich swoich filmikach na 2020 rok i styczeń 2020, więc warto może do tego niektórym wrócić, jeżeli oglądają to po raz pierwszy, czy w ogóle mój kanał po raz pierwszy. Bo widzicie, później tego 11, gdzie mamy aż 3 trójki i 22, Uran rusza do przodu, w byku, więc właśnie tutaj od tego momentu mogą zacząć się rebelie, manifestacje, rewolucje. I to będzie trwało do 6 miesięcy, nie mówiąc o następnych już, następnych eklipsach. To jest jedna z pierwszych, pierwsza z 6. Więc nagle możecie zdecydować się ni z tego, ni z owego, tej pełni i zaćmieniu księżyca w raku i teraz Uran do przodu, że nagle się przeprowadzacie. Możecie popatrzeć na swoje finanse czy inwestycje z innej strony i zadecydować o czymś dosyć szybko. A więc tu dużo się będzie działo między szczególnie 8 a 12 stycznia. A więc warto to rozumieć. I to jest energia. To jest energia. To nie to, że przygotujesz się, usiądziesz sobie i teraz już zaprojektujesz. Nagle pojawia się energia, tak jak Uran. Musi się coś zmienić i zmieniasz. Bo czujesz, że chcesz to zmienić. A o 12 to jest właśnie trzeci dzień tej transformacji, ale to już w kolejnym tygodniu. Także tutaj będziemy mówić, kochani, dzień po dniu, co się będzie działo, co się może wydarzyć, co związane także jest z naszym zdrowiem, na co zwrócić uwagę ogólnie w styczniu, też będziemy o tym mówić. Dokładniej. Astrologia, numerologia i karty anielskie, także karty moje ulubione wszechświata. Gorąco zapraszam do jedną z kilku możliwości. Vimeo On Demand, na Patronie poziom 11.11 i wyższe, co tydzień te czytania są. Na mojej stronie, gdzie link podaję w tym filmiku na końcu, wystarczy tam nacisnąć i przejdziecie, jak zamówić, jeśli nie wiecie. A jak wiecie, link pod spodem. Link pod spodem także do Vimeo On Demand. Gorąco zapraszam i życzę absolutnie cudownego, pozytywnego, wspaniałego tygodnia od 5 do 11 stycznia 2020. Buziaczki i pa!